Premiera Warhammera 40000 Space Marine 2 coraz bliżej, w związku z czym pojawia się coraz więcej materiałów w internecie z tejże gry. Tutaj widzę, że TV Gry położyło łapki na wersję jakąś demo. Ta gra to brutalna rozpierducha, w której utoniesz w morzu wrogów. Uszanowanko. Siemanko. Miałem możliwość zagrać w przedpremierową wersję Space Marine 2 i mimo, że na pewno nie można mnie zaliczyć do grona specjalistów z uniwersum Warhammer 40000, spoko, mnie też nie, tak lubię, ale klimaty, lubię. Tak jest, ja też. Godzin przy pierwszej części czy strategiach Dawn of War nabiłem. W ramach wersji demo... Dawn of War, zajebisty RTS, świetny, niedługo zrobię film top 5 RTS-ów wszechczasów. Nie obiecuję, że się tam pojawi, ale być może, bo trochę innowacyjny był. Czy jest, ale w Space Marina 1, pomimo tego, że to taka gierka była 7 na 10 według mnie, ograłem demko jak wypuścili, później sobie zakupiłem, skończyłem kampanię i dobrze bawiłem się w multi. Mogłem przetestować jedną misję kampanii fabularnej oraz tryb co-op i to zdecydowanie zbyt mało, by mówić tu o recenzji, ale całkiem niezła okazja, by zobaczyć, czego mniej więcej można spodziewać się na premierę. A i z góry przepraszam za przykre doznania foniczne, ale zbliża mi się urlop, więc dopadło mnie jakieś badziewie. Nie ma problemu, nie ma problemu, przeżyjemy. Space Marine 2 w zasadzie wróciło z grobu, bo projekt, a także planowana pierwotnie nawet część trzecia, poszły do piachu za sprawą upadku THQ, czyli ówczesnego wydawcy. W 2021 część trzecia przed wydaniem dwójeczki jeszcze nawet, którą tym razem powierzono Saber Interactive. Zmiany są więc nieuniknione, ale potrzebne, bo jak pierwszy Space Marine był bardzo sympatyczny, zaraz, to jest... człowiek miał wrażenie, że pełen potencjał Już myślałem, że tam pokazują kadr z drugiej części i chciałem powiedzieć, że kurwa, co to demo takie jakieś jest, no chujowe. Nie? A to z flashbacki z jedynki. Potencjał jest spory, bo uniwersum, w którym genetycznie modyfikowani, fanatyczni i zakuci w groteskowe pancerze nadludzie walczą za pomocą pił mechanicznych i ręcznych armat z gigantycznymi kosmitami, ma tak duży... Świat Warhammera 40000 ma przeolbrzymie pole do robienia gier, tylko problem polega na tym, że większość tych gier jest po prostu chujowe, no bo które mieliśmy dobre gierki z Warhammera 40000? Od początku, Warhammer 40000 Chaos Gate, część z was może nie kojarzyć, to jest taki X-comowy, czy może wtedy jeszcze to było przed X-comem, więc bardziej takie UFO Enemy Unknown, to było bardzo fajne. Później mieliśmy Warhammera 40000 Dawn of War, zajebisty RTS-ik, no plus te wszystkie DLC-ki, potem był jeszcze Dawn of War 2, Dawn of War 3 można pomylić, bo to był paździerz, próba zmieszania trochę moby, trochę RTS-a, nie sprawdziło się. I poprawcie mnie, ale to wydaje mi się, że to jest tyle w sumie, nie? Jeszcze jakiś ten RPG niedawno wyszedł, jakiś był też hack and slash, ale to wszystko były takie gierki, wiecie, że zagrać raz przez godzinkę i w sumie zostawić, bo na dłuższą metę nie wciąga, w sensie nie wiem jak ten RPG, bo hack and slasha gdzieś tam trochę widziałem, czytałem, bardziej się interesowałem, jeżeli chodzi o RPG, no to nie. Specyficzne i to jeszcze takie symulatory tych statków, a i był jeszcze 4X jakiś Warhammera. Tylko też nie wiem, czy jakiś dobry, bo ja 4X-y uwielbiam, ale kurde, to nie skusiło mnie nic, żeby się w niego zaopatrzyć. A jakiś gameplay widziałem, chyba u Potato McWhiskey, jeżeli się nie mylę. Cool faktor, że trudno przejść obok tego obojętnie, nawet nie będąc fanem Warhammera. Grając w demo nie mogłem się wręcz pozbyć myśli, że trudno tu w tej koncepcji zrobić coś źle. Jedynym większym niebezpieczeństwem wydaje mi się jedynie perspektywa przesady. Misja kampanii, którą należy rozegrać w pierwszej kolejności, leży według twórców gdzieś w połowie historii, co z jednej strony pozwala poznać już sporą część dostępnych w grze mechanizmów, a z drugiej rzuca nas na głęboką wodę, a dzieje się tam tak dużo, że nieco trudno. Widać i czuć jakby ciężar tego pancerza wspomaganego, nie? Znaczy nie pancerza. Wspomagane to były w Falloutie. Trudno jest się w tym sprawnie odnaleźć. Raczej jest to kwestia dema i zakładam, że w ukończonej wersji gry będzie już jakiś sensowniejszy tutorial. Twórcy klasycznie, nim zacznie się akcja, dają nam trochę fabularnej, środowiskowej ekspozycji, żeby pochwalić się technologią i wizualiami i nie mam im tego za złe, bo jest się rzeczywiście czym chwalić. Space Marine 2 ma imponujące miejscówki, idealnie oddające ten futurystyczno-gotycki styl architektoniczny. Patrz jaka dysproporcja wielkości pomiędzy Space Marinem, a to są chyba żołnierze Gwardii Imperialnej. Fajnie. Fajny kontrast. Stojące ten futurystyczno-gotycki styl architektoniczny 40. milenium. Poza tym akcja nie toczy się już na jednej planecie, a na kilku i tutaj rzeczywiście te środowiska mają być nieco bardziej zróżnicowane. Do tego sami kosmiczni Marines zrobieni są z również powalającym pietyzmem. Te pancerze zajebiście wyglądają. Przy ekspozycjach czasem ma się jednak wrażenie, że chodzi się po pięknie zrobionej, ale jednak tylko makiecie, na której niewiele się dzieje i galaktyczna wojna poczeka sobie, aż przejdziemy do kolejnej bramki odpalającej skrypt. No. Także animacje twarzy głównych postaci zdają się trochę od tego wszystkiego odstawać, ale jest opcja założenia. Znaczy ten sam problem był jakby w Space Marine 1, nie? Też to było takie, że ta kampania fabularna była taka, no po prostu jest i idziesz sobie od punktu A do punktu B, robisz te checkpointy, w sensie te... idziesz bardzo liniowo, robisz to, co masz zrobić i po prostu cieszysz się z rozpierdalania tam orków i tych innych wszystkich, nie? ...im na głowy hełmów, więc nawet niewyjściowa gęba nie powstrzyma furii Imperatora. Gra ma jednak przede wszystkim działać, a nie wyglądać, a gameplay jest nawet zaskakująco rozbudowany. Nie jest to nader skomplikowana gra, ale zdecydowanie bardziej złożona niż się spodziewałem. Arsenał broni palnej korzysta z różnorodności swojego uniwersum i poza tym, co widzieliśmy już w jedynce, nie zobaczymy chyba nic nowego. Poza bolterami w różnych wydaniach mamy też ogniste strzelby, granatnik czy broń plazmową, ale strzelanie, szczerze powiedziawszy, nie daje tu jakiejś kosmicznej frajdy. Dobra, ale zatrzymajmy się teraz na chwilę. Jeszcze wiem, że o multiplayerze nic nie powiedział, natomiast wyobraźcie sobie sytuację, co gdyby zrobili w Space Marine 2 coś na zasadzie Helldiversów 2, tak? Tylko że w świecie Warhammera. Wiecie, że, bo to jest jakiś koop, tam do 3 czy 4 graczy nawet, bo jest też PvP, no ale PvP sobie pomijmy na razie, nie o to mi chodzi, tylko zrobić jakiegoś koopa właśnie, coś na zasadzie Helldiversów 2 i jeszcze motyw, że możecie sobie pojazdy potem do uzbrojenia dodawać, nie? No kurde, Dreadnoughtem, to kto by nie pochodził Dreadnoughtem po takiej mapie i porozpierdalał sobie tych tyranidów albo orków. W żadnej mierze nie jest złe, ale jest po prostu poprawne. Wrogów jest jednak tak dużo, a niektórzy są takimi gąbkami na pociski, że amunicji prędzej czy później nam zabraknie i wtedy przychodzi czas na broń. Aż się prosi, żeby było tak jak w Helldiversie. Czyli miecz łańcuchowy, młot i topór energetyczny. Do singla trafia też poniekąd znany z multi części pierwszej energetyczny miecz, a debiutuje za to wspomagana rękawica, która może wyciągnąć jest coś nowego jednak z arsenałem. Każda z broni nadaje się mniej lub bardziej do walki z tłumami wrogów lub pojedynczymi, twardszymi kosmitami. I tak też każda z nich ma swój własny system kombosów, z których warto korzystać, jeśli jakimś cudem udaje nam się zorientować, co dzieje się na monitorze. Do tego prosty system im bardziej krwawo, tym lepiej. Atakach, uników przy mocnych atakach, finisherów pozwalających odnowić osłony oraz opartych na QTE strzałach z pistoletu. To z kolei odnawia część zdrówka. Całość jest więc raczej standardem, ale zobrazowanym i udźwiękowionym z dużym rozmachem i pompą. Twórcy starają się tu korzystać z potencjału Swarm Engine opracowanego na potrzeby World War Z i nieraz zrzuca się nam na głowę falę tyranidów jak mrówków. Ładnie więc to wszystko wygląda, podkręca rozmach części pierwszej, ale kiedy zaczyna się akcja, to znaczy kiedy na ekran wpada chmara ksenosów, na ekranie panuje chaos godny samej osnowy. Może genetycznie doskonały Space Marine odnajduje się w tej rzeźni jak okrutnik z lupą przy mrowisku, natomiast ja w tej kaskadzie posoki, wrzasków, flaków i stosów ciał po prostu się gubiłem. Kamera w trakcie walki też lubi sobie czasem gdzieś odpłynąć, więc nawet przy usilnych próbach nie wpada się w sam środek tego kosmicznego kółeczka wzajemnej adoracji. Notorycznie grałem zupełnie na czuja. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale gra sprawia wrażenie zbyt szczegółowej i nawet wielka trójca kosmicznych Marines, Tytus, Romek i Atomek toną we krwi ksenosów. Dla każdego zapalonego fana uniwersum to w sumie może być równie dobrze odebrane jako wierność kanonowi. Niemniej, nazwijcie mnie purystą, lubię widzieć, co dzieje się na ekranie. Jest więc niezwykle soczyście, udźwiękowienie także... Kurde, i bardzo dobrze, że jest soczyście, krwiście i tak dalej, nie? No musi być. Robi tu dobrą robotę, ale pytanie, jakie każdy musi sobie postawić, to czy nie będzie mu to przeszkadzać w grze, bo to pewnie bardziej indywidualna kwestia. Na pewno trudno tu mówić o walce opartej na skillu, jeśli jednocześnie nie mamy czytelnie zasygnalizowanej sytuacji na polu bitwy. Trochę narzekam i można przez to odnieść wrażenie, że w zasadzie nie ma w tej grze nic ciekawego, a to wcale nie tak. Dobrą decyzją było na pewno postawienie... To też nie tak, że tak to zostaje odebrane, tylko że no jest... Dostał jakiś fragment po prostu kampanii, jedną czy dwie misje, prawda? no to też ciężko jest się jakby odnieść do całości gry, co ona będzie oferowała. No kampania, no to jak to kampania, no na kampanii bym właśnie, to jest to, o czym mówiłem wcześniej przy pierwszym moim filmie odnośnie Warhammera 40000 Space Marine 2, że no sama kampania, no to będzie zdecydowanie za mało, żeby utrzymać graczy, no i czy przyciągnąć nawet nowych, prawda? Tryb multi musi być dobrze zrobiony, w sensie ten PvP i koop. Stawienie większego nacisku na kooperację i teraz możemy z maksymalnie dwójką naszych znajomych przejść całą kampanię w koopie. O, także i bardzo dobrze, i właśnie w grach tego typu, ja bym częściej, tak jak i zresztą w RTS-ach, chciałbym, żeby wprowadzali tryb kooperacji do kampanii, żebyśmy kampanię sobie mogli z kimś znajomych przejść. Przeciwko botom. To taki utarty komunał, że koop zawsze dodaje 2 punkty do oceny, ale o wiele lepiej grało mi się, kiedy połączyłem się z Rusnarem. Bardzo chętnie pokazalibyśmy wam, co się działo w kampanii, ale nie możemy, więc wszelkie pretensje do wydawcy. Powiem tylko, że język niemiecki powinien być kanonicznym językiem uniwersum Młota Wojennego 40000. No, proste, że tak. No wyobraźcie sobie, że Helldiversów 2 gracie solo. W sensie, no pewnie część z was sprawdza, ale porównajcie sobie granie solo w Helldiversów 2 i nie mówię tutaj o randomowych jakby członkach drużyny, tylko bezpośrednio solo, że sami wybieracie sobie misję i lecicie na planetę wykonywać te questy, no przecież nuda, tak? Już pomijam fakt, że czy łatwiej, czy trudniej, tylko po prostu nudno. W porównaniu do tego, że jesteście z kumplem, bo tam możecie jeszcze przez przypadek go jakoś załatwić, niechcący rzucić mu granat, albo spuścić na łeb bombę atomową, prawda? Bo tam są. Nawet te misje koopowe, do których miałem raczej niewielkie oczekiwania, mają w sobie zaskakująco dużo głębi i są rozbudowane o wiele bardziej niż się spodziewałem. Co najmniej jedna z nich dzieje się w zasadzie równolegle do wydarzeń przedstawionych w głównej fabule, co jest samo w sobie jakimś takim niezbyt znaczącym detalem, ale mnie ucieszyło. Twórcy zdecydowanie odrobili lekcję, bo możemy tu wreszcie stworzyć naszego własnego kosmicznego Marine ze wszystkich. Jezu, te pancerze wyglądają tak zajebiście. Jezu, i ten miecz jeszcze w ogóle. Oj, pięknie. Pięknie, tam jakieś skiny mają być. Oczywiście podobna opcja do tego, do kolekcjonowania. Ale tutaj tych opcji jest zdecydowanie na pierwszy rzut oka więcej. To zdecydowanie na plus, bo herbów, zdobień, malowań, pieczęci, uroczych czaszeczek jest tu pełno, co mnie jednak martwi, jak jakiś dojebany paladyn, co? Równie dużego grindu, co na przykład Helldivers 2 oraz jak mocno kustomizacja będzie oparta na mikrotransakcjach. Przyznam szczerze, boję się. Space Marine 2 będzie także oczywiście oferować klasyczny multiplayer, ale ten był jeszcze w no, muszą dobrze rozegrać te mikropłatności, jeżeli chodzi o te właśnie kosmetyczne rzeczy, bo w Helldiversach 2 jest to też spoko zrobione, tak mi się wydaje, bo tam zdobywacie sobie te kredyty, później jest to oczywiście coraz wolniej, ale jednak nadal macie możliwość odblokowywania sobie tych kosmetycznych rzeczy, chociaż w Helldiversach niektóre pancerze dodają jakieś bonusy, typu macie chyba szybszy reload na przykład, albo szybciej biegacie. Udostępnionej mi wersji niedostępny. Klasy kosmicznych Marines, których będziemy używać podczas misji koopowych, są dość zróżnicowane i wyspecjalizowane w konkretnych zadaniach. Ponownie standard w kontekście podobnych trybów rozgrywki w innych grach, ale zrobiony po prostu porządnie. Każda z klas ma swoją własną umiejętność specjalną lub gadżet, które to sprawiają, że dobierając skład zastanowić się warto, czego będziemy w danej misji potrzebować. Powolny, ale potężny, ciężki bolter, szturmowiec z plecakiem odrzutowym spadający na wrogów jak grom z jasnego nieba. Każda z tych klas wymaga trochę innego podejścia, a rolę spóźnionego, ale mile widzianego tutoriala stanowią tu próby, które pozwalają oswoić się z możliwościami każdego rodzaju kosmicznych konserw. Na temat samej fabuły trudno jeszcze cokolwiek konkretnego powiedzieć, jeśli ma się za sobą dosłownie jedną wyrwaną z kontekstu misję, ale ciekawi mnie, w jaki sposób pociągnięte zostaną w tej odsłonie wątki niedomknięte w części pierwszej, choćby to, dlaczego w zasadzie Titus... Chłopie, pamiętasz w ogóle wątek z części pierwszej, jak część pierwsza wyszła lat temu, no z 10? Holy shit, man. Niestety, tym razem już nie mówiący głosem Marka Stronga, wykazuje taką odporność na działanie chaosu. Wiem, że to samo pytanie zżera na pewno jego towarzyszy i że akcja dzieje się mniej więcej wiek po wydarzeniach z 1 i jest tutaj naprawdę duży fabularny potencjał do opowiedzenia ciekawej historii, ale to już tylko i wyłącznie moje gdybanie. Wokół gry tli się także pewna kontrowersja. Pojawiły się bowiem informacje, że Space Marine powstaje przy co najmniej częściowym udziale rosyjskiego oddziału Saber Interactive. Ani wydawca, ani samo Saber nie określa dokładnie, które... Refundujemy teraz. Studio pracuje nad grą, ale na swojej stronie powołuje się na zespół odpowiedzialny za World War Z, a rzeczona produkcja wyszła już rzeczywiście spod klawiatur zespołu działającego w Petersburgu. Informujemy, bo rozumiemy, że świadomość takiego możliwego powiązania może mieć wpływ na wasze decyzje dotyczące zakupu, w istnieje sytuacji oczywiście, że tak. Ją w pełni świadomie. To chyba wszystko, czym chciałem podzielić się z wami na temat części drugiej Space Marine. Gry na pewno nie wolnej od problemów, ale w gruncie rzeczy rdzeń rozgrywki jest przyjemny, soczysty i skłamałbym, gdybym powiedział, że nie da się przy tym dobrze bawić. Nie jest to nic, czego nie widzieliśmy już nigdzie wcześniej, ale też samo opakowanie, umiejscowienie tego w tym bardzo specyficznym, ultra brutalnym uniwersum Warhammer 40000 robi robotę. Z przemocą podkręconą na 11. Kurde, właśnie to może być ten problem, no bo 10 lat temu jeszcze to robiło nawet więcej, bo to ja byłem na studiach jeszcze jak demo wyszło, to 12 lat temu. To 2011... 2012 to był chyba ten przełom, jak to wychodziło, tak mi się wydaje. Demo grałem na PlayStation 3, wtedy jak wyszło. No to robiło wrażenie, prawda? Otrzymaliśmy w końcu grę, nie wiem, w świecie Warhammera 40000, która fajnie wygląda, fajnie działa, jest satysfakcjonująca walka. Natomiast no dzisiaj, z tego co ja widzę i z tego co już widziałem też wcześniej, no to ta kampania no to będzie jakby powtórka z tego co było w części pierwszej, tylko to podrasowana grafika. Jakieś pewnie tam nowe ciosy, bardziej krwawe. Tam mieliśmy na początku orków, tutaj mamy tyranidów. No i to PvP, jak tak patrzyłem na tych niektórych urywkach, też bardzo podobne do tego z jedynki, no. Podtrzymuję, że to będzie gra 7/10. Kwestia tego, jak oni rozwiążą misje kooperacyjne i te PvP, nie? Jak będą to sobie usprawniać. Space Marine 2 stara się czerpać od najlepszych, choć nie jest to niestety gwarancją sukcesu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, wyrazy uznania dla montażysty przebijającego się przez minutę. Ale to jest trailer z Dawn of War 1 i ten jest zajebisty. Jeżeli nie widzieliście, obejrzyjcie sobie koniecznie, jest fenomenalny nawet dzisiaj i gdzieś słyszałem, że w 8K, w 7K, jakieś większej rozdzielczości niż 4K renderują te stare trailery. Smarkania i chrząkania. Chwała cichym bohaterom. Docencie montażystę w komentarzach, bo naprawdę na to zasługuje. Cześć. No. Czekamy. Czekamy na Warhammerka Space Marine 2. Im więcej przeglądam materiałów odnośnie Warhammera 40000, tym bardziej mam ochotę kupić sobie jakąś figurkę i farby do tego i je po prostu pomalować.